Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku tegoż dnia. Obiecałem oczywiście Wam dwa filmiki, ponieważ ten pierwszy był bardzo, bardzo krótki z Tactical Nuke. Jeżeli ktoś go nie widział, oczywiście to zapraszam na mój kanał. Dosyć często są takie sytuacje, że te filmiki mogą się pokrywać i czegoś nie widzicie. Wejdźcie po prostu na mój kanał, zobaczcie w filmy, jakie ostatnio zostały wrzucone. Jeżeli czegoś nie obejrzeliście, a chcecie oczywiście obejrzeć, to jak najbardziej zapraszam do oglądania. W tym filmiku też mam ustawione, raczej w tym gameplayu może, o tak, też miałem ustawione Tactical Nuke, czego zdobędę oczywiście, no tutaj możecie oglądać i zobaczycie, czy to mi się uda. Mapa dosyć łatwa i zobaczcie, to jest właśnie piękno MW2. Jeżeli nie miało się ustawionego ninja, czy jakoś się to tak nazywało, chyba ninja była akurat, to tym samym te głosy biegu, poruszania się były dużo głośniejsze i nawet byłem w stanie zlokalizować mniej więcej, gdzie ten koleś jest, tym bardziej, że słyszałem taki typowy metaliczny dźwięk, co nakierowało mnie od razu na to, że ten koleś mógł po skrzydle po prostu wbiegać na górę, na tą półeczkę. Takie miałem podejrzenie i moje podejrzenie się sprawdziło. Używam tutaj fala i jest to jedyna broń tak naprawdę, w której używam bezkompromisowy. Fal oczywiście z holograficznym w MW2 miał lepszy power. Możecie nie wierzyć, ale sprawdźcie sobie, że holograficzny celownik, nie wiedzieć czemu, właśnie dodawał mu jeszcze większego kopa. I słuchajcie, tutaj generalnie w tym filmiku chciałem Wam przedstawić mój przepis na zdobycie nuka. Oczywiście pomijam fakt, chociaż może nie pominę, na temat killstreaków też powiem, aczkolwiek wiadomo, najlepsze ustawienia to są Harrier, do tego wybieramy albo Chopper Gunner, albo AC-130, w zależności od tego, jaki tryb gracie, na jakiej mapie i To jest, myślę, jeden ze sposobów. Ta mapa jest otwarta, a więc tutaj spokojnie można by było używać AC-130. Więcej rakiet potrzeba na to, aby go zniszczyć, a mamy naprawdę niesamowity arsenał, który pozwoli nam oczywiście zgarnąć przeciwników i przy dobrym przycelowaniu możemy double kill, triple kill, oczywiście jeżeli gramy na przykład na Ground War, możemy tych fragów jeszcze więcej zdobywać. Oczywiście zmieniać jak najszybciej te działka, ten tryb broni między sobą, co oczywiście gwarantuje nam, że jeszcze więcej tych fragów będziemy zdobywać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o dobór broni do tego, w jaki sposób wbić nuka, to przede wszystkim, tutaj co prawda nie mam ustawiony, ale przede wszystkim bardzo ważną sprawą jest, wydaje mi się, ustawienie sobie tłumika. W przypadku fala mam troszkę dyskomfort, ponieważ żeby fal miał power, to muszę mieć ustawiony celownik holograficzny. Ale jeżeli chcę ustawić do niego chociażby jeszcze dodatkowo tłumik, co też jest dosyć dobrym rozwiązaniem, wtedy używamy oczywiście odpowiedniego do tego perku, czyli mamy te dwa dodatki, to słuchajcie, problem polega na tym, że w pewnym momencie kończą się pestki. Mam oczywiście dobrą moc obalającą, ale niestety pestki kończą się dość szybko i muszę używać broni podniesionej lub też zapasowej, która już niezbyt dobrze działa bez mocy obalającej. Tak więc to jest na pewno bardzo ważne, żeby dobrać sobie odpowiednią broń, najlepiej z tłumikiem oczywiście, i powiem Wam, że nie wiem czemu, ale nie za bardzo mi się sprawdzają do nabijania chociażby jakiś tam Tactical Nuke, jakieś tam pistolety maszynowe, aczkolwiek można jak najbardziej. Dobrym rozwiązaniem są też chociażby LMG, tyle że ja obieram taką taktykę, żeby trzymać się jak najdalej przede wszystkim od swoich współzawodników i próbować obejść w jakiś sposób tutaj wroga, ponieważ jeżeli będę trzymał się blisko, no to wiadomo, używam tłumika na przykład, jeżeli używam tłumika, no to tym samym
chce być niewidoczny na minimapie. Jeżeli przeciwnik, współzawodnik używa broni bez tłumika, to tym samym naraża nie tylko siebie, ale i mnie na to, że przeciwnik po prostu będzie wiedział, gdzie się znajdujemy. I przypadkiem mogę oczywiście wyrwać jakiś strzał, tym bardziej z tuby. Ważna rzecz oczywiście także przede wszystkim na mapach, które są mocniej zabudowane, to nie siedzieć w jakichś pomieszczeniach i, co jest dosyć ważne, starać się, aby za naszymi plecami nie stała żadna ściana. Dlaczego? No oczywiście proste. Dosyć często na Modern Warfare 2 używa się tuby z Danger Close. Tuba sama w sobie jest już mocna, a jeszcze z Danger Close ta siła jest jeszcze bardziej spotęgowana. I w momencie, kiedy my będziemy stali dość blisko ściany, to ten przeciwnik nie musi tak naprawdę nas trafić. Wystarczy, że walnie dobre parę metrów obok. No i oczywiście zgon. Co do oczywiście zastosowania perków w przypadku próby nabicia nuka, no to dosyć prosta sprawa. Moc obalająca, wydaje mi się, jest dosyć istotna, aczkolwiek moc obalającą dosyć często zamieniam sobie na albo to się nazywa zimnokrwisty akurat w Modern Warfare 2, czyli nie jestem widoczny dla wroga, który używa UAV, tak więc wszystko zależy od tego, jaki setup killstreaków używa tutaj drużyna przeciwna, ale właśnie warto wtedy sobie na przykład używać, nie dosyć, że broni z tłumikiem, to jeszcze do tego dobrać sobie właśnie zimnokrwisty, o ile właśnie przeciwnik chociażby w poprzednim meczu używał właśnie UAV, lub też, słuchajcie, można wziąć, chociażby tutaj mam na przykład właśnie bezkompromisowy, gdzie jeszcze szybciej możemy sobie nabić powiedzmy te killstreaky i dobicie do tych 6 nie jest jakimś tam wielkim problemem. Tu, jak widzieliście, już 2 razy wbiłem 6 fragów pod rząd i więc miałem Harriera. Teraz jest ten 3 moment. No i oczywiście moment, którego nienawidzę. I w takich momentach oczywiście szczypie mnie dupa i nie chcę po prostu siedzieć w tym samym miejscu, czekając na to, aż Harrier zrobi swoje. Aczkolwiek jest to na pewno dobre rozwiązanie, jeżeli chce się wbić nuka. Z tym, że ja tego nie lubię i wolę na przykład w takim przypadku pobiegać trochę tu, akurat to mi się przydało, bo zauważyłem 2 przeciwników, którzy no gdzieś tam się schowali, jeszcze do tego jeden strzelał do mojego Harriera, chociaż bezskutecznie oczywiście, wystarczyło wziąć Stingera, zmienić sobie klasę i załatwić ten problem. I miałem troszkę tutaj część szczęścia oczywiście z tym flashbangiem, którym oberwałem, czy tam stand granatem, którym oberwałem po oczach, udało się. Z tym, że tu, jak widzicie, już mam niezbyt wiele czasu, niezbyt wiele fragów do nabicia, żeby nabić nuka, ale zobaczycie, czy oczywiście to mi się uda. I jeszcze dosyć istotną rzeczą oczywiście jest, słuchajcie, tryb, w którym chcemy tego nuka nabić. Wiadomo, że najlepszym trybem była dominacja swego czasu, aczkolwiek w tej chwili jest to dosyć problematyczne, ponieważ ludzie nagminnie używają tam tuby i wyrywamy jakieś randomowe strzały. Do tego zauważyłem, że na dominacji ludzie się scwanili trochę i grają troszkę bardziej inteligentnie. Mowa tutaj oczywiście o zestrzeliwaniu wszystkich maszyn latających, całego naszego wsparcia w postaci chociażby Harriera, śmigłowca szturmowego, AC-130 czy też Chopper Gunnera, i starają się przynajmniej zestrzeliwać, tak więc no, tu zaczyna się troszkę pod górkę, ale najlepszym i najwięcej, słuchajcie, fragów nabitych, przepraszam, tactical nuk nabitych w Modern Warfare 2 miałem na Free for All. Dlaczego? No dlatego, że właśnie ludzie niechętnie zmieniają klasę, niechętnie używają Stingera, myślą, że zrobi to ktoś za nich i oczywiście każdy tak myśli i tym samym my możemy sobie nabijać
Kolejne to fragi. Jedyny problem jest oczywiście w respie, ale to też jest jakiś pozytyw tego, ponieważ my możemy ten resp kontrolować. Tak więc musimy oczywiście nie za bardzo się ruszać, chociaż ja tego nie preferuję, wolę zmieniać jednak te pozycje, aczkolwiek nie pcham się na pewno nigdy do środka mapy. Jak widzicie, nuka nie udało mi się wbić, wynik 41-3, tak więc zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ostatnio się ktoś mnie pytał. W końcu ten konkurs, o którym mówiłem, czyli koszulka dla tego, kto, już mówię tutaj, co będzie właśnie tym konkursem, ten, kto pierwszy w komentarzu napisze mi, że chce otrzymać tą koszulkę, mowa oczywiście o koszulce Battlefield 4, jest to rozmiar L, ta osoba otrzyma tą koszulkę i z tą osobą się skontaktuje. Tak więc nic nadzwyczajnego, wystarczy, że po prostu pierwsza osoba, która w komentarzu umieści właśnie, że chce zdobyć tą koszulkę, chce ode mnie, tej osobie oczywiście wyślę tą koszulkę. Tak więc każdy może uczestniczyć. Trzymajcie się oczywiście, pozdrawiam serdecznie, cześć.